Dzień dobry Państwu, kłaniam się, Marek Jurgowiak, Katedra Biochemii Klinicznej Kolegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Witam Państwa na kolejnym wykładzie w cyklu Medyczna Środa. A ten wykład chciałbym dedykować mojemu ojcu, który odszedł z tego świata na zawsze i choć był pedagogiem szkolnym wykładającym przedmioty techniczne i ścisłe, to zawsze interesował się nauką i życiem wraz z jego tajemnicami. Dobrze jest rozpocząć każdy wykład od klasyka. Ja rozpocznę od Karla Poppera, który kiedyś napisał takie słowa: w istocie twierdzę, że nie ma czegoś takiego jak instrukcja spoza struktury albo bierne przyjmowanie strumienia informacji. I motto to pięknie wpisuje się w tematykę dzisiejszego wykładu, ponieważ dzisiejszy wykład właśnie będzie mówił o strukturach, które niosą informację genetyczną i o mechanizmach jej realizacji. Mianowicie geny, nauka i my poznamy początki poznania DNA, tajemniczej nadal, chociaż badania nad tą molekułą trwają już ponad 100 lat, tajemniczą nadal cząsteczkę, którą możemy nazwać cząsteczką życia i wielką tajemnicą życia ziemskiego. Ale nasze rozważania rozpocznę od takiej konstatacji, że często o przełomowych osiągnięciach i dziełach wiemy znacznie więcej, aniżeli o ich twórcach. A pamiętajmy, że nauka nie jest bezosobowa. Za każdym odkryciem stoją konkretne osoby, konkretne nazwiska i losy tych osób. Tutaj można by przywołać, jesteśmy w roku kopernikańskim, niedawno skończonym kongresie kopernikańskim. Dzieło Kopernika to był przełom w astronomii, ale i całym przyrodoznawstwie. To wręcz przełom w historii ludzkości tworzonej przez człowieka cywilizacji. Podobne znaczenie doniosłe miało odkrycie Karola Darwina, jego teoria ewolucji, i równie istotne następne odkrycia Watsona i Cricka dotyczące struktury i funkcji DNA. Tak bowiem odkrycie struktury, a później funkcji DNA uznajemy dzisiaj za przełomowe odkrycie nie tylko w biologii molekularnej, ale dotyczące całej cywilizacji, jaką buduje człowiek. I ciekawą rzeczą jest, że kiedy pisałem w 1999 roku swoją książkę Biologia dla kandydatów na ówczesne akademie medyczne, to tam już zawarłem znacznie więcej informacji o DNA i materiale genetycznym niż wiedzieli Watson i Crick w momencie, kiedy odkrywali strukturę DNA i dostali Nobla, przeszli do historii nauki. Natomiast kiedy już współpisałem podręcznik Biologia na czasie 4, adresowany dla uczniów szkół średnich, to tutaj biologia molekularna, jak widzimy, i genetyka molekularna jest już na tak zaawansowanym poziomie i budowa DNA, realizacja informacji genetycznej jest tak szczegółowo i rozlegle opisana, że pokazuje tą przepaść między latami 50. XX wieku, a dzisiaj. Dzisiaj uczniowie szkół średnich uczą się na temat DNA i roli tej molekuły w sposób bardzo już rozbudowany, ale nie dziwmy się, ponieważ geny i genetyka bardzo mocno weszły już nie tylko do medycyny, do biologii molekularnej, ale wręcz do zmedykalizowanego naszego życia. Ale przed nauką była sztuka. Zresztą często mówimy o sztuce nauki, o sztuce badań naukowych. A więc przed nauką była sztuka, to przecież jedna z najstarszych form ludzkiego zachowania. Natomiast proces naukowy, opracowujący, sprawdzający hipotezy przez gromadzenie informacji, powstał niemal jako odnoga, odprysk sztuki około 500 lat temu zaledwie. Obie te formy zachowania człowieka stanowią o poszukiwaniu wiedzy o świecie i sztuka i nauka to poszukiwanie wiedzy o świecie, o miejscu, jakie zajmuje w tym świecie człowiek. I pomimo wspólnego celu sztuka i nauka rozwijają się i ewoluują dzisiaj osobno, mając jednak nadal pewne wspólne płaszczyzny. Sztuka to przecież także źródło poznania, a na przykład mamy Festiwal Nauki i Sztuki
Toruński. Mówimy o sztuce badań naukowych, więc te pojęcia i te dziedziny są ściśle ze sobą związane. Tajemnica życia od zarania ludzkości interesuje nas ludzi. Rozwój organizmów i dziedziczenie cech. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że rozwój organizmów i dziedziczenie cech przez organizmy to rzecz, która od zarania interesuje człowieka. Już filozofowie starożytni, tacy jak Arystoteles, ponad 300 lat przed naszą erą, inni po nim, zajmowali się, czy rozmyślali, wówczas jeszcze nauki nie mieliśmy w ramach swoich rozważań filozoficznych, czym jest dziedziczenie. No, sądzono, że ma miejsce pod wpływem boskiego lub naturalnego pierwiastka, albo organizmy zmieniają się według praw deterministycznych. Po raz pierwszy dzisiaj w historii wiemy, już nie dociekamy i domyślamy się, tylko dzisiaj wiemy, mamy narzędzia naukowe, które pozwalają nam powiedzieć: wiem i opisuję dane zjawisko, daną molekułę, strukturę i jej funkcję. Próba zrozumienia otaczającego nas świata daje owoce. Proszę Państwa, rewolucja naukowa od XVI do XVIII wieku wypracowała metodę naukową. My tą metodą naukową posługujemy się dzisiaj już rutynowo, przy czym nie zapominajmy, że geniusze sztuki odegrali olbrzymią rolę w rozwoju nauki. Ja tu przywołam na przykład Filippo Brunelleschi 1377-1446, który opracował system perspektywy zbieżnej, a to przecież podstawa tworzenia generowanych komputerowo dzisiaj obrazów scen 3D, powszechnych filmach, grach komputerowych. Pozwala też architektom realistycznie przedstawić przestrzeń trójwymiarową na płaskiej dwuwymiarowej powierzchni obrazu. No a Leonardo da Vinci to przez lata 1452-1519 ów mistrz poprzez szkice zwłok podczas sekcji dokonał jednych z pierwszych odkryć na temat anatomii człowieka, na temat budowy ciała człowieka, co stanowiło i stanowi nadal o postępie współczesnej medycyny. Od anatomii rozpoczęła się kariera medycyny współczesnej. Pewne rozejście się nauki ze sztuką to wynik zinstytucjonalizowania ich nauczania. Powstały Akademie Sztuki i Akademie Nauki oraz uniwersytety, więc nastąpiło takie pewne rozdzielenie nauki i sztuki. Nauka nigdy przedtem nie była tak rozdzielona od tego, co nazywamy sztuką, jak dzisiaj, mówiąc w takim wielkim uproszczeniu. Ale pamiętajmy, że nauka miała przedtem swój odpowiednik w postaci filozofii przyrody, która zajmowała się poznaniem natury i wszechświata. Tu podam taki ciekawy też przykład. Jacopo Zabarella był pierwszym naukowcem powołanym na stanowisko filozofa przyrody na Uniwersytecie Padewskim, a był to rok 1577. Sztuka i nauka rozeszły się, jednak obie te sfery działań człowieka nadal tworzą nową wiedzę o świecie i naszym miejscu w tym świecie. A proszę Państwa, pierwszy szkic zrozumienia nas samych i otaczającego nas świata i naszego miejsca w tym świecie, pierwszą odpowiedzią na pytanie o rozwój i dziedziczność oraz zmienność, pierwszą odpowiedź na te pytania otrzymaliśmy 150 lat temu, gdy Karol Darwin opublikował swoje dzieło o powstawaniu gatunków. To fundament teorii ewolucji, której siłą napędową i motorem jest przecież dziedziczność i zmienność organizmów. Ostatnie dziesięciolecia, bo wróćmy teraz do współczesności, to czas przejścia od teorii abstrakcyjnej wiedzy do tworzenia szczegółowego obrazu życia i opisu życia w językach, które dopiero zaczynamy tłumaczyć. To jest język sekwencji nukleotydowych, kwasów nukleinowych i sekwencji aminokwasowej białek. To klucz do przyszłości, do otaczającej nas rzeczywistości, ale i odkrycia najodleglejszej przeszłości życia. Dzisiaj odkrycie CRISP za sprawą pani Jennifer Doudna, zresztą ciekawostką
jest, że w jej nazwisku DNA jest zawarte. W roku 2020, a później pandemia COVID. I tutaj przypomnę Nobel tegoroczny, Nobel 2023 w dziedzinie medycyny lub fizjologii, przyznany za technologie mRNA, które umożliwiły stworzenie szczepionki mRNA przeciwko COVID-19. Te dwa odkrycia, bardzo istotne dzisiaj, to czynniki przyspieszające rewolucję naukową naszych czasów, tak jak swego czasu odkrycie struktury DNA przez Watsona i Cricka. Ta nowa rewolucja to efekt zapoczątkowanego ponad 100 lat temu odkrywania trzech podstawowych elementów naszej egzystencji: atomu, bitu i genu. I o tym genie przede wszystkim dzisiaj będziemy mówić. Wkroczyliśmy w okres rewolucji biologicznej. Przypomnę, że wiek XX to okres rewolucji fizyce i dominacja fizyki, a potem rewolucja informatyczna i dzisiaj jesteśmy w okresie rewolucji biologicznej. O tym świadczą chociażby przyznawane ostatnio Noble w dziedzinie medycyny lub fizjologii. Te wszystkie Noble mieszczą się w zakresie biologii molekularnej i genetyki właśnie. A zatem, proszę Państwa, wkroczyliśmy w wiek rewolucji biologicznej i do dzieci studiujących kod cyfrowy dołączają te, które studiują kod genetyczny. O tym też świadczą podręczniki, które na początku pokazywałem. A jeszcze w latach 90. wielką ambicją biologów molekularnych, naukowców było opracowanie mapy ludzkich genów kodowanych przez DNA. A my dzisiaj tymi genami potrafimy manipulować, co pokazuje, jak olbrzymią drogę przeszliśmy w biologii molekularnej. Struktura DNA, widzimy na dole takie piękne ryciny, pierwsze, jedne z pierwszych rycin, w ogóle właściwie pierwsza rycina przedstawiająca molekułę, jaką jest DNA. Struktura DNA ukazana została światu w oryginalnej pracy Watsona i Cricka. Ta publikacja ukazała się w 1953 roku, 25 kwietnia, a zatem obchodzimy dokładnie 70. rocznicę odkrycia struktury DNA i ten wykład też właśnie dlatego między innymi jest tutaj głoszony. Pierwszy rysunek, pierwsza rycina DNA, jaką widzimy tutaj na schemacie, pierwszy obraz helisy, to jest właśnie ten oryginał, został stworzony, narysowany przez artystkę właśnie, znowu połączenie nauki i sztuki, przez żonę Cricka, Odile, jako skręcona drabina i ten rysunek był kopiowany praktycznie bez zmian przez kolejne pół wieku. Oczywiście zmieniała się nasza wiedza o strukturze chemicznej i funkcjach DNA, o czym za chwilę nieco więcej. W swojej słynnej książce Podwójna helisa, Double Helix, książce z 1968 roku, Watson opisał rzeczywistość ówczesnej nauki. Życie zaczęło imitować naukę, to musi działać na wyobraźnię, jednak sztuce i nauce wielokroć, jak widać, blisko do siebie. Ja pokażę tą książeczkę, książeczka Double Helix, Podwójna helisa, jest wydanie polskie. I zakładam, że większość ludzi dzisiaj zainteresowanych biologią, biologią molekularną, tak jak ja, od tej książki rozpoczęła swoją przygodę z biologią molekularną. Tę książkę czyta się niczym fascynujący kryminał, a pokazuje całą drogę odkrycia struktury DNA, ale pokazuje ludzi, którzy w tych procesach uczestniczyli, ludzi z ich słabościami, z ich skłonnościami, z ich ambicjami. No, czyta się to niezwykle ciekawie. Polecam Podwójna helisa Watson, książka z 1968 roku, wydawana po dzisiaj. Zapewne każdy po przeczytaniu tej książki rozbudził swoją wyobraźnię, inaczej spoglądał już na naukę i jej znaczenie, tak jak to było w moim przypadku, a studiując na Uniwersytecie Wrocławskim, ja wracam do swoich studiów w latach 80. XX wieku i wracam na Uniwersytet Wrocławski, już wtedy to, czego się nauczyłem, co poznałem ze świata biologii, właściwie niemal wszystko jeszcze nieznane było Watsonowi i Crickowi w 1953 roku, a wówczas to było tylko 30 lat od ich epokowego
odkrycie. Obecnie oczywistym wydaje się to, co przedstawia centralny dogmat biologii molekularnej, ale na początku lat 50. nie było zgody wśród uczonych w tej podstawowej kwestii, jaką przedstawia tak zwany centralny dogmat biologii molekularnej. Otóż po odkryciu przez Watsona i Cricka struktury DNA, i tu widzimy tą piękną helisę, ten pierwotny rysunek stworzony przez Odile, żonę Cricka, tak jak powiedziałem, rysunek kopiowany przez kilkadziesiąt lat po jego powstaniu, właściwie bez zmian, i pojawił się centralny dogmat biologii molekularnej tuż po odkryciu struktury DNA, który dzisiaj dla nas jest czymś oczywistym. Natomiast w czasach tamtych, lata 50. XX wieku, nie było pełnej zgodności co do słuszności tego zapisu. Dzisiaj wiemy, że centralny dogmat biologii molekularnej mówi nam, jaki jest kierunek przepływu informacji genetycznej, że za wszystkie cechy, strukturę i funkcję organizmów odpowiada instrukcja zapisana w DNA, i ta instrukcja zapisana w DNA jest realizowana w postaci produkowanych cząsteczek mRNA i cząsteczek białek. Można to odczytać tak jak u góry, widzimy w zapisie DNA, strzałka do RNA, strzałka do protein, czyli białek. Centralny dogmat biologii molekularnej pokazuje nam podstawę życia. Życie jest kodowane przez DNA i realizowane w postaci świata cząsteczek RNA i białek stanowiących o życiu biologicznym. Dzisiaj ten dogmat obowiązuje, jest pełny, jest jasny, chociaż nadal modyfikowany. Ale wówczas, w XX wieku, w połowie XX wieku, to wszystko nie było jeszcze takie jasne. Zanim ukazała się publikacja Watsona i Cricka w Nature, właśnie w kwietniu 1953 roku, tu widzimy bohaterów odkrycia struktury DNA, 28 lutego 1953 roku w pubie Eagle w Cambridge, w porze lunchu, Watson i Crick ogłosili bywalcom, odważyli się na to, że odkryli tajemnicę życia. Do dzisiaj to jest wspominane, że weszło dwóch jegomości do lokalu i ogłosiło: oto odkryliśmy największą tajemnicę życia. W pubie Eagle w Cambridge do dzisiaj wisi tabliczka, która upamiętnia ten dzień i te słowa. I wprawdzie największym sekretem życia wydaje się nam rzeczywiście DNA właśnie, to jednak ci błyskotliwi odkrywcy wówczas poznali tylko połowę tajemnicy. Chodzi o kopiowanie i odczytywanie informacji genetycznej, o czym nie miano wówczas żadnego pojęcia. Ale choć artykuł w Nature był tym bardzo wstępnym, pokazującym wcześniej tutaj widzianą helisę DNA, to w tym artykule znalazło się zdanie, które potwierdziło, że Watson i Crick, odkrywając strukturę DNA, już przewidywali, jak ta cząsteczka może funkcjonować. Oni zamieścili takie zdanie, które zawsze cytujemy też studentom różnych kierunków medycznych. Otóż nie uszło naszej uwadze, cytuję, że specyficzny sposób parowania się zasad, który proponujemy, nieodparcie sugeruje mechanizm powielania materiału genetycznego. Uznali, że znając strukturę DNA, rozszyfrujemy szybko mechanizmy funkcjonowania tej molekuły. I tu się nie mylili, rzeczywiście bardzo szybko to nastąpili. Tutaj jest zdjęcie Watsona i Cricka przy zbudowanym przez siebie modelu helisy DNA. I ten skonstruowany przez nich model widzimy tutaj z blachy, z drutów, z metalu, rozpostarty przed odkrywcami model, który właśnie bardzo często jest pokazywany na przeróżnych fotografiach, rycinach. Ale proszę Państwa, wszystko zaczęło się dużo, dużo wcześniej niż w roku 53. I mówiąc o historii DNA, a musimy o tym powiedzieć. Otóż Karol Darwin w 1859 roku ogłosił swoje dzieło, teorię ewolucji, której siłą napędową i motorem są zmienność i dziedziczność. Już wtedy zaczęliśmy zastanawiać się, jak organizmy dziedziczą cechy.
co decyduje o ich zmienności. Darwin to zauważył, ale no, nie umiano wówczas, w tamtym czasie tego wytłumaczyć, a próbował to już zrobić i to się częściowo udało Grzegorz Mendel. Gregor Mendel w roku 1865 badał dziedziczenie cech u grochu, u groszku zwyczajnego, pisum sativum w swoim ogródku przyklasztornym, bo był zakonnikiem, hodował groch, pisum sativum, i obserwował sposób dziedziczenia cech. Jak dziedziczy się barwa kwiatów, białe i czerwone kwiaty, jak dziedziczy się kształt nasion, jak dziedziczy się wysokość roślin i kształt liści. Eksperymentował latami, proszę Państwa, przeprowadził fantastyczne badania naukowe, statystyczne, oparte o analizę matematyczną i obserwował sposób dziedziczenia cech u tych roślin. Pojawiło się wówczas sformułowane przez niego pojęcie jednostek dziedziczenia. Mendel stwierdził, że cechy dziedziczą się w postaci jednostek dziedziczenia według określonych reguł, które on ustalił, i wprowadził Mendel takie trzy podstawowe prawa dziedziczenia cech, tak zwane prawa Mendla, które opracował na podstawie obserwacji dziedziczenia cech u groszku. Dzisiaj każdy uczeń szkoły średniej uczy się trzech podstawowych praw Mendla na pamięć, a potem wykorzystuje tą wiedzę, a później już na przykład na studiach medycznych analizuje mendlowski sposób dziedziczenia albo nie mendlowski sposób dziedziczenia danej cechy. I pojawił się, proszę Państwa, jeszcze jeden bohater na tej scenie odkrywców kwasów nukleinowych, DNA i genów, mianowicie Friedrich Miescher. Miescher był Szwajcarem pracującym w Tübingen, w Niemczech, na tamtejszym uniwersytecie. Pochodził z rodziny lekarskiej, ale musiał porzucić karierę lekarską z powodu słabego słuchu, więc nie mógłby wówczas osłuchiwać pacjentów. W związku z tym zajął się biochemią i z bandaży szpitalnych zdejmowanych z ran pacjentów nauczył się izolować leukocyty, białe krwinki, z tych leukocytów jądra komórkowe i stwierdził, że jądra komórkowe leukocytów zawierają nukleinę. Jądro to nukleus, więc tą substancję chemiczną nazwał nukleiną. Zasugerował, że nukleina może być powszechnie obecna w komórkach i tkankach. I ta publikacja na temat nukleiny ukazała się w 1871 roku, chociaż dwa lata wcześniej już Miescher przykładał się do opublikowania tych informacji, ale spotykał się z pewnymi sprzeciwami środowiska naukowego, także nauka czasem w bólach się rodzi i my to, co dzisiaj uznajemy za oczywiste, pewne, często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że no, musiało przebyć długą drogę, zanim zostało uznane, zaakceptowane i dzisiaj znajduje się w podręcznikach, nawet podręcznikach szkolnych, na niższych poziomach nauczania. W roku 1909 Wilhelm Johansen zastąpił mendlowskie jednostki dziedziczenia już pojęciem, które my dzisiaj znamy, pojęciem gen. Wprowadził też pojęcie fenotyp i genotyp. Fenotyp to wszystkie cechy organizmu determinowane przez geny, czyli jak spoglądamy w lustro na nasze ciało, to to jest fenotyp, a fenotyp jest wytworem genotypu, czyli zestawu genów, jaki występuje we wszystkich naszych komórkach. Nasze ciało to fenotyp będący wyrażeniem tego, co zapisane jest w genach, czyli w naszym genotypie. William Bateson w 1906 roku opisał dział biologii zajmujący się dziedziczeniem i zmiennością organizmów jako genetyka. Zaproponował wprowadzenie pojęcia genetyka. Przypomnę, rok 1906 to początek XX wieku. Zresztą wtedy też przypomnę, opublikowana została chociażby praca doktora Alzheimera na temat tej słynnej choroby neurodegeneracyjnej. Ten termin genetyka zastosowano po raz pierwszy podczas Międzynarodowego Kongresu Genetycznego w Berlinie w roku 1927. Przełomowym było stwierdzenie, że geny są fizycznie istniejącymi jednostkami ułożonymi liniowo w chromosomach. Chromosomy to, przypomnę, skondensowany materiał genetyczny
dzielących się i tylko dzielących się komórek. Walter Sutton, Theodore Bovary, Thomas Morgan, lata 902-910 prowadzili właśnie badania, które doprowadziły nas do konstatacji, że geny ułożone są w chromosomach liniowo, a Morgan prowadził pomysłowe badania z użyciem modelowych muszek Drosophila melanogaster i te jego badania właśnie znane są jako badania Thomasa Morgana, który tą teorię chromosomowej lokalizacji genów pokazał światu. Pierwsze rozumienie natury genów było modyfikowane wraz z rozwojem technik biologii molekularnej aż po stan wiedzy obecnej. Przeszliśmy od jednostek dziedziczenia do pojęcia genu, ale to pojęcie genu do dzisiaj ewoluuje. I proszę Państwa, my do dzisiaj dowiadujemy się o strukturze genów i ich funkcjonowaniu stale nowych rzeczy. To jest fascynujące i pasjonujące w nauce, że ona jest nieskończona, że ciągle dostarcza nam emocji i nowych odkryć. Wszystkie wczesne odkrycia dotyczące nukleiny, kwasów nukleinowych, ostatecznie prowadziły do identyfikacji DNA jako nośnika informacji genetycznej. No dzisiaj to jest oczywiste, że nośnikiem informacji genetycznej jest DNA, ale nauka musiała do tego dojść i to dosyć pokrętną, wyboistą drogą. Frederick Griffith w 1928 roku podczas prac nad szczepionką przeciwko zapaleniu płuc, to był okres pandemii grypy hiszpanki. Nasza pandemia covidowa nie była jedyną w przypadku naszej cywilizacji. Tutaj widzimy pandemię grypy hiszpanki, dziesiątkującej wówczas Europę. Griffith badał wówczas dwa szczepy bakterii, Streptococcus pneumoniae i czynnik transformujący szczepy bakteryjne niechorobotwórcze w chorobotwórcze, zauważył, że był przekazywany pomiędzy komórkami i to było interesujące, że szczepy niechorobotwórcze w kontakcie z martwymi chorobotwórczymi szczepami nabywały cechy wirulentności, stawały się chorobotwórcze. Griffith zauważył, że z martwych komórek zakaźnych jakiś czynnik został przekazany żywym, niezakaźnym komórkom, szczepom bakteryjnym i te nabywały tej cechy chorobotwórczości. To była wspaniała obserwacja i dopiero wiele lat później Oswald Avery wraz z zespołem, to był MacLeod, McCarthy i Avery właśnie, zauważyli, że ponieważ zdolność transformująca tego czynnika Griffitha zanikała po potraktowaniu DNAzą, czyli enzymem rozkładającym DNA, zespół Averego wykazał, że czynnikiem transformującym Griffitha był DNA, który okazał się być materiałem genetycznym, siedliskiem genów. Od tego czasu wiedzieliśmy już, nie domniemaliśmy, nauka wiedziała, że DNA jest siedliskiem genów i DNA odpowiada za dziedziczenie cech. Rok 1944, dopiero kończyła się II wojna światowa, w tym czasie też wprowadzano pierwszy antybiotyk, penicylinę do medycyny. Koniec lat 40. 44 rok to odkrycie, że DNA jest nośnikiem genów. I to już była podstawa do tego, żeby zająć się teraz odkrywaniem struktury genów, struktury DNA. Było to kontrowersyjne wówczas odkrycie. Dlaczego? Dlatego, że w tamtym czasie równie dobrym kandydatem jako nośnik informacji genetycznej były białka i rozważano nawet, czy to nie białka są nośnikiem informacji genetycznej, ale kiedy zauważono, że białka są zbyt różnorodne, zbyt dużo typów białek występuje w komórkach, no nie były dobrym kandydatem do bycia czymś, co koduje informację genetyczną. Takim dobrym kandydatem, lepszym kandydatem stał się kwas deoksyrybonukleinowy. Jak się okazało, o bardzo prostej budowie, ale właśnie im prostszy kod, tym sprawniejszy. I kiedy potwierdzono, że siedliskiem genów jest DNA, rozpoczął się wyścig o ustalenie
jego struktury. Zrozumienie struktury to zrozumienie funkcji. Tu widzimy w probówce taki kłębek białych nici. Ta biała substancja wyizolowana z komórek to DNA właśnie, kiedy ją wyjmiemy z komórek, tak wygląda. To są nasze geny, to jest siedlisko naszych genów. Przypomnę to sformułowanie. Zrozumienie struktury to zrozumienie funkcji. Dlatego rozpoczął się wyścig o ustalenie struktury DNA. Wyścig opisany w tej książce Podwójna Helisa Dable Helix Watsona, którą niezmiennie polecam. Kiedy studentów wdrażamy i wdrażam podczas zajęć ćwiczeniowych czy wykładowych z zakresu biochemii, biochemii klinicznej w świat biomolekuł, to zawsze podkreślam tę regułę i proszę o jej zapamiętanie. Funkcja wypływa zawsze ze struktury. Życie ma podłoże materialne. Życie to atomy, molekuły, cząsteczki, związki chemiczne, komórki, tkanki. Życie ma podłoże materialne. Więc każda funkcja wypływa ze struktury. Inaczej być nie może. Należy zatem najpierw poznać strukturę, no to później łatwo nam jest zrozumieć funkcję. Czy to białek, czy to kwasów nukleinowych. I tak było z DNA. W czasopiśmie Nature 25 kwietnia 1953 roku, 70 lat temu, ukazały się trzy publikacje tak naprawdę dotyczące struktury DNA. Była to publikacja Watsona i Cricka, jedna. Druga to była publikacja Wilkinsa, Stonesa i Wilsona. I trzecia publikacja Rosalind Franklin i Goslinga. Morris Wilkins, jeden z noblistów, współnoblista z Watsonem i Crickiem, zawsze się mówi o strukturze DNA Watsona i Cricka. Często zapomina się o Morrisie Wilkinsie z King's College w Londynie. On, badając DNA w świetle spolaryzowanym, dostrzegł, że jego włókna zbudowane są z długich, równolegle ułożonych cząsteczek. Wilkins wraz z Goslingiem już w 1950 roku uzyskał pierwszy obraz rozpraszania promieni X na kryształach DNA. W 1951 roku do jego zespołu dołączyła pani Rosalind Franklin, troszkę mniej poważnie przez samego Watsona nazywana Rosie, ale to były lata 50., nie zapominajmy. Dzisiaj to by pewnie nie uszło. Nawet w tej książce Podwójna Helisa mamy Rosie Franklin, a nie Rosalind. Otóż pani Rosalind Franklin była świetną ekspertką, specjalistką, która uzyskiwała obrazy dyfrakcji rentgenowskiej na kryształach DNA i wskazała podczas jednej z konferencji, a przysłuchiwał jej się Watson podczas tej konferencji, że możliwa jest struktura helikalna DNA z resztami fosforanowymi na zewnątrz helisy. Słuchał tego Watson, podzielił się tą informacją z Crickiem i to oni jako pierwsi pokazali światu helikalną strukturę DNA. Crick, Francis Crick po latach stwierdził, Franklin w końcu sama rozwiązałaby zagadkę struktury DNA. Była genialną uczoną, Rosalind Franklin. Ale trwałoby to znacznie dłużej. Ona w pojedynkę doszłaby do tej helikalnej struktury DNA, bo miała genialne obrazy dyfrakcji promieni rentgenowskich na kryształach DNA. Watson i Crick niejako wykradli te jej pomysły, te jej badania. Oni nie byli eksperymentatorami, byli teoretykami, którzy wykorzystywali badania innych, ale ich geniusz, albo w przebłysku geniuszu, to oni zbudowali model DNA. Dlatego są noblistami. Dlaczego Rosalind Franklin nie jest współnoblistką w tej nagrodzie? Dlatego, że zmarła przed ogłoszeniem Nagrody Nobla. W innym przypadku byłaby w tym zespole noblistów. Zmarłym badaczom nie przyznaje się Nagród Nobla, mimo że dokonali fantastycznych odkryć. W roku 57, tuż po odkryciu struktury DNA, to było w 53, w 57 Francis Crick sformułował centralny dogmat biologii molekularnej, który opisywał molekularne podłoże życia.
ten centralny dogmat pokazywałem już wcześniej. Nobel w zakresie fizjologii lub medycyny, tak się nazywa ta Nagroda Nobla. Nagroda Nobla w zakresie medycyny lub fizjologii. Niektórzy mówią medycyny i fizjologii lub. W 1962 w dziedzinie fizjologii lub medycyny, no pamiętny rok, no tutaj The Beatles wydają swoją pierwszą płytę, początek lat 60. Nobel medyczny to Crick, Watson i Wilkins, właśnie to jest ten trzeci noblista, często zapominany, dostali Nagrodę Nobla za odkrycia dotyczące struktury molekularnej kwasów nukleinowych i ich znaczenia dla przekazywania informacji w organizmach. Mamy te trzy osobistości. Francis Crick w czasie wojny zajmował się fizyk. W czasie wojny zajmował się konstruowaniem min przeciwko statkom. Fantastyczny geniusz, który zajął się biochemią w latach 50. XX wieku, tuż po wojnie. Watson, który przybył do Anglii, do Cambridge ze Stanów Zjednoczonych. Młody, gniewny Amerykanin, biolog, który pasjonował się ptakami, ale po przybyciu do Cambridge zafascynował się biochemią i jak usłyszał o DNA, no to postanowił dokonać odkrycia struktury tej molekuły. To jest Watson, a na końcu Morris Wilkins, o którym przed chwilą wspominałem, o jego pracach krystalograficznych. A to jest nasza bohaterka Rosalind Franklin, pani doktor na Uniwersytecie Cambridge, specjalistka w dziedzinie rentgenografii strukturalnej, współodkrywczyni struktury DNA. Zmarła w 1958 roku w wieku 38 lat, zanim to jej odkrycie zostało docenione, bo to stało się docenione Noblem w 1962 roku. Portret Rosalind Franklin, model struktury DNA Watsona Cricka poniżej, a to jest obraz dyfrakcji promieni rentgenowskich na kryształach DNA i ten obraz pokazał światu, że DNA ma budowę helikalną. Te obrazy widzieli Watson i Crick. Te obrazy analizowali ci badacze i zbudowali poniższy model struktury helikalnej, Dable Helix DNA. Jeszcze zanim Watson i Crick otrzymali Nagrodę Nobla, odkrycie DNA, struktury DNA 1953 rok, Nobel 9 lat później, 62 rok. I w tej przestrzeni 9 lat dokonano takich odkryć jak poznanie replikacji DNA. Meselson i Stahl, ci badacze odkryli, jak replikuje DNA, jak się powiela, jak to jest, że z jednej cząsteczki DNA powstają dwie, to widzimy na tym schemacie. Ten proces replikacji okazał się bardzo prosty. Watson i Crick ustalili, że dwie nici DNA są komplementarne, to znaczy sekwencji zasad w jednej nici odpowiada sekwencja zasad w drugiej nici, tworzą się komplementarne pary AT, GC i replikacja polega na rozpleceniu podwójnej nici i każda z nici dobudowuje sobie nową, komplementarną, dokładnie według wzorca na nici starej nici. W ten sposób DNA replikuje. Proszę Państwa, wszystkie cząsteczki DNA, jakie występują w naszych komórkach i w całym ożywionym świecie, pochodzą od pierwszej cząsteczki DNA, jaka kiedyś powstała na Ziemi, dlatego że DNA nie jest nigdy syntetyzowane de novo od zera. DNA od tej pracząsteczki pierwszej historycznej, jaka wyłoniła się z bulionu praoceanu ziemskiego, ta cząsteczka DNA musiała być w ten sposób kopiowana, replikowana. I wszystkie cząsteczki DNA w naszych komórkach w ten sposób zreplikowane, skopiowane funkcjonują i będziemy je przekazywali poprzez nasze potomstwo następnym pokoleniom. Na tym polega istota życia, żeby geny przekazać następnym osobnikom, które wytworzą fenotypy, czyli ciała, które będą te geny niosły dalej przez świat aż do końca trwania życia na Ziemi, być może kiedyś we wszechświecie. Później poznano mRNA, odkryto mRNA, Jacob i Monod i poznano podstawy kodu genetycznego. Zanim Watson i Crick dostali Nobla, już
poznano podstawy kodu genetycznego. Tutaj widzimy Nirnberg, Matei, a w 66 roku kod genetyczny był już doskonale znany. Nirnberg, Korana, Holej, Matei. I tu widzimy na dole tabelkę, tak zwaną tabelę kodu genetycznego, która wyjaśnia, w jaki sposób sekwencje zasad azotowych, sekwencje nukleotydów zawarte w DNA, w jaki sposób są przepisywane na sekwencję aminokwasową białek powstających w naszych komórkach. Proszę zobaczyć, że od XIX wieku aż po odkrycie struktury DNA, tych odkryć związanych z nukleiną, z kwasami nukleinowymi, z DNA było bardzo dużo, aż w końcu doprowadziły do tej kluczowej odpowiedzi na pytanie, jak zbudowany jest DNA i jak ta biomolekuła funkcjonuje. Przypomnę, funkcja wypływa zawsze ze struktury. Koniec lat 90. XX wieku to czas, w którym opublikowano pełną sekwencję chromosomu numer 22. Przypomnę, mamy w naszych komórkach dzielących się, wyodrębniające się wówczas 23 pary chromosomów. Mamy 46 chromosomów, 23 pary. W końcu lat 90. opublikowano pełną sekwencję chromosomu numer 22. To znaczy ustalono litera po literze kodu genetycznego, jak zbudowany jest chromosom 22. To była podstawa do zidentyfikowania też genów ulokowanych w chromosomie 22 i białek, jakie przez te geny są kodowane. W roku 2000 ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton i premier Wielkiej Brytanii Tony Blair wspólnie ogłosili uzyskanie wstępnej wersji sekwencji, czyli kolejności liter kodu genetycznego genomu człowieka, aż prezydenci i premierzy tych mocarstw zaangażowani byli w ten projekt poznania genomu, czyli pełnej sekwencji liter kodu genetycznego naszego DNA. Zrealizowano ten projekt w ramach badań, wspólnych badań NIH, Narodowego Instytutu Zdrowia Amerykańskiego, firmy Celera, a wyniki opublikowano w roku 2001 w czasopismach Science i Nature, równolegle, ponieważ to są dwa najważniejsze czasopisma tego świata, Science i Nature, to ogłoszono wyniki sekwencjonowania genomu człowieka też w tych dwóch czasopismach, w Science i Nature. I tutaj mamy cytat publikacji, która ukazała się w Nature. Tak możemy tą publikację zacytować, tak możemy do niej dotrzeć. Dalszy postęp w biochemii kwasów nukleinowych oraz postęp technologiczny umożliwiły powstanie, rozkwit dziedziny biologii molekularnej znanej jako epigenetyka. I dzisiaj już uczniowie szkół posługują się pojęciem epigenetyka. Dzisiaj mamy jakieś popularno-naukowe wydawnictwa, a nawet para czy pseudonaukowe wydawnictwa, które mówią, że poprzez epigenetykę, zmiany epigenetyczne, które, jak głoszą te publikacje, na które mamy wpływ, możemy regulować pracę naszych genów i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to jest rzecz niezwykła, to co nazywamy epigenetyką, a początki epigenetyki sięgają roku 1925, dlatego że wtedy Johnson i Cogill wyizolowali z DNA prątków gruźlicy 5-metylocytozynę. Literą kodu genetycznego w DNA jest cytozyna, a oni wyizolowali 5-metylocytozynę, to znaczy, że zasady azotowe, że litery kodu genetycznego mogą być chemicznie modyfikowane. I dzisiaj epigenetykę określamy jako ten dział biologii molekularnej, który zajmuje się właśnie chemicznymi modyfikacjami w obrębie materiału genetycznego. Do niedawna sądzono, że nasze geny, nasz materiał genetyczny musi być ściśle chroniony, że każda zmiana, mutacja to jest coś niedobrego, powoduje choroby albo zmiany ewolucyjne, ale nie zawsze korzystne.
to było błędne podejście, bo dzisiaj wiemy, że nasze geny, nasz DNA jest bardzo intensywnie modyfikowany. Nawet to, co jemy, ma wpływ na zmiany epigenetyczne w naszym DNA. Na przykład poziom witamin, poziom kwasu foliowego, folianów ma wpływ na to, jakie zmiany epigenetyczne zachodzą w naszym DNA. A to nawet pokazuje naszą pracę. Można się pochwalić też swoją publikacją. W czasopiśmie Mutation Research w 2010 roku opublikowaliśmy taką pracę Uracyl w DNA, biologiczne znaczenie, Oliński, Jurgowiak, Zaręba. No i cieszyliśmy się wtedy, że ta praca ujrzała światło dzienne. To był ten szczytowy czas rozwoju i mody na epigenetykę. Okazało się też, że uracyl, zasada azotowa przypisywana cząsteczką RNA, że uracyl może też pojawiać się w DNA i ma znaczenie regulacyjne, ma znaczenie epigenetyczne. Dzisiaj to zostało w pełni potwierdzone. Nobel z chemii w 2020 roku to był kolejny przełom i to jest kolejny przełom w biologii molekularnej, w medycynie. Nobel z chemii w 2020 roku został przyznany za odkrycie CRISPR-Cas9, CRISPR-Cas9, czyli takich swoistych nożyc molekularnych, które umożliwiają cięcie DNA. Enzymy, które tną DNA, uzyskaliśmy narzędzie do cięcia DNA, do wycinania genów, do edycji genomu, modyfikacji genomu. I za tym odkryciem stoją te dwie panie, Jennifer Doudna i Emmanuel Carpentier. Jennifer Doudna to jest tutaj ta odkrywczyni. To jej nazwisko kojarzy się głównie z Noblem 2020 i z CRISPR-Cas9, z tymi nożycami molekularnymi umożliwiającymi ingerowanie w cząsteczki DNA. Zresztą proponuję przeczytanie fantastycznej książki Kod Życia. Kod Życia właśnie o Jennifer Doudna, o świecie biologii molekularnej, ale i tej odkrywczyni. Nobel Medyczny 2022 dla Svante Paabo, twórcy paleogenomiki, który udowodnił, że w naszym genomie są geny neandertalczyków, badając kopalny, ten ancient DNA. Kolejny krok w poznaniu historii genetycznej nas jako gatunku. No i Nobel Medyczny 23. Teraz cieplutki model przyznany, Nobel przyznany 2 tygodnie temu, dosłownie w tygodniu noblowskim. Nobel Medyczny 2023 za opracowanie technologii mRNA, messenger RNA, wykorzystanie mRNA na przykład w produkcji szczepionek przeciwko COVID, a dzisiaj też wiemy na przykład w terapii nowotworów. Proszę Państwa, modyfikacja mRNA, która stabilizuje tą cząsteczkę, umożliwia wprowadzanie mRNA do komórek na bazie tego genu, bo mRNA jest kopią genu. Na bazie tego wprowadzonego genu komórka produkuje białko, na przykład nieszkodliwe zupełnie białko wirusowe, a nasz układ immunologiczny uczy się, jak z tym białkiem walczyć. Na tym polega ta szczepionka mRNA przeciwko COVID, który nękał nas jeszcze nie tak dawno. A więc proszę zobaczyć, jaki postęp dzisiaj odnotowujemy. Trzy kolejne bliskie sobie noble z zakresu chemii i medycyny to noble w zakresie genetyki, biologii molekularnej, stanowiące badań i uhonorowanie badań stanowiących o postępie w biologii molekularnej. A na koniec oddajmy głos innemu uczonemu, niezwiązanemu bezpośrednio z DNA, ale zacytuję tutaj biochemika odkrywcy między innymi hormonów steroidowych, które też w medycynie mocno zagościły. Tadeusz Reichstein, polski biochemik mieszkający na stałe w Szwajcarii, ale zawsze mówiący o swojej polskości, o swoim żydowsko-polskim pochodzeniu. Pochodził z Włocławka zresztą, tutaj blisko Bydgoszczy i Torunia.
I zacytuję Reichsteina, który jako 90-kilkulatek udzielał nadal wywiadów. Te jego wywiady świadczyły o jego wielkim intelekcie i kiedyś powiedział tak w jednym z wywiadów w 95 roku. Były czasy, gdy przyrodnicy uważali, że fenomen życia da się całkowicie wytłumaczyć z pomocą chemii i fizyki. Chemia kwasów nukleinowych. Nie zgadzałem się z tymi poglądami. Chemia powinna poznać swoje granice. Panuje jeszcze pogląd, że człowiek jest automatem całkowicie zaprogramowanym i w 100% zdeterminowanym. Nie ma w tym nic wolności. Nie wyobrażam sobie, że mogę wszystko zrobić. Nie mogę żyć bez poczucia, że posiadam pewną wolną wolę. Jest to coś, co wychodzi poza naukę. Nawet jeśli moje myśli związane są z określonym elektrycznym sygnałem w mózgu, a ja dodam, że rozwiązanie struktury bądź poznanie nowej struktury, tak jak w przypadku struktury DNA, nie stanowi końca badań. Jest to co najwyżej wstęp do rozpoczęcia następnych. Tak było z ustaleniem struktury DNA. A celem tych następnych badań jest zawsze holistyczne pojmowanie życia. I dodam jeszcze, że tak długo jak istnieje życie, ludzki umysł będzie rozwiązywał jego zagadki. Już zupełnie na koniec pokażę Państwu, jak lawinowo przerastała liczba publikacji dotyczących DNA wraz z historią odkryć tej molekuły. Jeszcze w latach 40., w dziesięcioleciu między 40 a 49 rokiem na świecie ukazało się 80 publikacji na temat DNA. 80, czyli każdy z nas byłby w stanie je przeczytać jakoś bardziej dokładnie czy mniej, ogarnęlibyśmy tych 80 publikacji. Już w latach 50., od 50 do 59, tych publikacji o DNA było 1686, ale to już jest okres, kiedy Watson i Crick odkrywają strukturę DNA. Lawinowo pojawiły się prace naukowe, już ponad 1600. 10 lat później tych publikacji już było 19 tysięcy, z 1600 na 19 tysięcy, a kiedy spojrzymy na lata 2000, między 2000 a 2009, po wpisaniu w PubMed, bazę publikacyjną PubMed, słów kluczowych DNA, kwas nukleinowy, ukazało się 460 tysięcy publikacji o DNA, o kwasach nukleinowych. Jak może jeden badacz, jeden naukowiec, czy nawet ktoś zainteresowany DNA przeczytać 500 000 publikacji na ten temat, więc potrzebna jest pewna synteza. Dożyliśmy czasów, kiedy w cenie są popularyzatorzy nauki. Ludzie, którzy robią syntezę nauki, zbierają dane z tych tysięcy publikacji, tworzą jedną, która działa podsumowująco. I zalecane jest czytanie takich syntez, takich publikacji poglądowych, przeglądowych. Niemniej postęp w nauce opiera się przede wszystkim na badaniach poznających, badaniach poznawczych, badaniach eksperymentalnych. Niemniej istotne są badania teoretyczne, które pozwalają nam rozumieć też szereg odkryć, które rodzą się w laboratoriach. A gdyby ktoś chciał sobie jeszcze troszeczkę przeczytać na temat historii badań nad DNA, to polecam swój artykuł, który ukazał się w czasopiśmie Głos Uczelni, naszym uczelnianym czasopiśmie o charakterze popularno-naukowym, w numerze trzecim, właśnie z tego roku 2023, publikacja DNA, geny, nauka i my, początki poznania. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wykłady w cyklu Medyczna Środa. Marek Jurgowiak, kłaniam się, do widzenia.